Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No te podziemne waluty, czyli bitcoiny, szaleją. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. 22 maja 2010 roku jeden człowiek zaoferował, że zapłaci 10 tysięcy bitcoinów za dwie pizze. No te dwie pizze Papa Gino's, czy tam jakiś inny, Papa John's, no to dwie pizze, no to kosztowały tam 30-40 dolarów. No i ktoś się zdecydował, że przywiezie te dwie pizze, no i dostał 10 tysięcy bitcoinów. Dlaczego to jest ważne? No bo teraz ostatnio bitcoin no to kosztował 63 tysiące dolarów, jeden bitcoin, także te 10 pizzy no to byłoby warte 630 milionów dolarów. Dlaczego ludzie zaczynają kopać te bitcoiny? No to nie ma się co dziwić. Kiedyś wystarczył jakiś taki personalny komputer. W Chinach zabronili w ogóle kopania tych bitcoinów, no bo duża ilość energii jednak idzie. Dlaczego duża ilość energii idzie? No to są skomplikowane operacje matematyczne, tam te przeliczenia, no to nie są to komputery sprzed 40 lat. Było coś takiego jak Y2K, czyli rok, year 2000. No bo dlaczego było Y2K? Y od słowa year, czyli litera Y, i 2K, czyli 2 kilo. 2 kilo, no to znaczy 2000. No i o co to chodziło? Że bity, no system zero-jedynkowy, no to kiedyś jak programowali, to starali się ograniczyć do możliwości 0 albo 1. No i później to wszystko jest przeliczane na system dziesiętny, na system szesnastkowy i tak dalej. No ale to miało zabraknąć tych bitów. Miało zabraknąć bitów, także windy miały się zatrzymywać, samoloty miały spadać, łańcuchy z rowerów miały też się zatrzymywać i tak dalej, i tak dalej. To były takie czasy, to rok 2000, to brakowało po prostu tych bitów. Na ilość tych bitów teraz potrzebna do kopania tego wszystkiego, no to jest tysiące, miliony razy większa i to się wszystko grzeje, to wszystko się przelicza. Jeżeli nie schłodzi się tego, no energia jest potrzebna, dlatego w Ameryce zastanawiają się, czy no robią się takie kombinacje ekonomiczno-finansowe pomiędzy właścicielami elektrowni atomowych, no i ludzi, którzy starają się zainwestować właśnie w kopanie tych bitcoinów. Tak jak wspomniałem, w Chinach tego zabronili, w Ameryce też ścigają tych, którzy wykorzystują tą energię zwykłą, odnawialną, także zostaje im ten nuklearne instalacje. Niektóre firmy po prostu się dogadują, no i budują dosyć blisko, czyli przy tych elektrowniach atomowych budują 5-10 wielkości boisk futbolowych. No w miejscach z reguły tam, gdzie nie ma za dużo śniegu, no nie potrzeba tam dużo do ogrzewania, no ale jednak te wielkie powierzchnie, no to problem jest z dachami. Dlatego między innymi w Ameryce przetwórstwo powiedzmy ziemniaków, no to jest tam na południu, w Arkansas. No po pierwsze to jest to, że tam jest dużo farmerów i te uprawiają te ziemniaki, ale po drugie, że nie ma opadów śniegu i te budynki się nie zawalają. Te budynki muszą być strasznie wielkie, no ale jeżeli deszcz pada, no to jest łatwo odprowadzić. Jeżeli śnieg pada, no to nie jest już tak łatwo, no bo to są te naprężenia i te hale się zapadają. No i mogą być budowane bardzo wielkie, bardzo potężne. Mówiąc na przykład o chipsach ziemniaczanych, też tam na południu, to ludzi tam nie potrzeba.
Tam po prostu przyjeżdża ciężarówka, wjeżdża na taka 18-kołowa, wjeżdża na rampę, to jest podnoszone, tam z tyłu otwierają małe drzwiczki i te ziemniaki spadają tam przez godzinę czy półtorej i to wszystko te 20-30 ton tych ziemniaków przechodzi, jest myte szczotkami, później sprawdzane, gdzie jest mniejszy, przepuszczają do szatkowania, później do oleju, dalej posypują jakimiś smakowymi, dalej to wchodzi na te woreczki foliowe. Wszystko jest automatycznie, tam ci operatorzy to tylko przychodzą, zmieniają te folie od czasu do czasu, później roboty to wszystko pakują same, roboty wjeżdżają do magazynów, zostawiają na dzień czy dwa, czy trzy. Z drugiej strony są roboty, które biorą to na ciężarówki. No dlaczego o tym mówię? Że to jest po prostu totalna automatyzacja. No i z tym kopaniem tych bitcoinów będzie to samo. Tam po prostu ten prąd jest potrzebny. No i nawet tam nie potrzeba oświetlenia, chociaż to oświetlenie to i tak jest tanie przy tych diodach świecących, no ale tak sobie myślą. No i taki jest plan, ale to dlatego, że to jest kilkadziesiąt tysięcy za każdego bitcoina. No środowiskowcy ścigają tych kopaczy, tych górników, można powiedzieć. Ludzie się boją tych wypadków, czy w Czarnobylu, czy w Fukushimie, no ale te generatory, te nuklearne, no to istnieją, ale są coraz bardziej eliminowane, no bo nie mają pieniędzy, nie ma subsydiów. W Ameryce jest spore subsydiowanie dla energii słonecznej, dla energii wiecznej. W Ameryce się płaci mniej więcej $200-300 miesięcznie za prąd, no z czego tam 5-10-15 dolarów, no to jest opłata dodatkowa na zieloną energię. I ta opłata dodatkowa jest w ramach subsydiowania dla wszystkich energii tych odnawialnych czy tych zielonych, no a dla firm, które mają energię z atomu, nie ma. No, technologia posunęła się na tyle, że są w stanie właśnie wykorzystywać te całe paliwo, które było odrzucone czy wykorzystane w tych potężnych starych elektrowniach, no i to też jest duży koszt składowania, no bo to oni muszą to wkładać w jakieś tam beczki, zakopywać to w pół kilometra czy kilometr w górach i tak dalej, i tak dalej. No, niektóre technologie postarają się to odzyskać, jakoś przerobić, także też są w stanie wyciągnąć z tego, wycisnąć krew z kamienia. No i te dwa biznesy, kopanie bitcoinów plus firmy produkujące prąd jakoś się dogadały. W Nowym Jorku była taka elektrownia atomowa, Indian Point, no na dzień dzisiejszy to już chyba zamknęli ją chyba z tego powodu, że się nazywała właśnie Punkt Indiański, czyli takie bardzo zieloni komuniści, no to mówią, że to jest rasistowska nazwa, no ale zamknęli i Nowy Jork teraz musi kupować energię z Kanady, z sąsiednich Stanów, zamiast mieć energię zaraz obok. No ale takie to są biznesy. Ceny przypuszczalnie się jakoś tam wyrównają, ale to pokazuje, że Ameryka jest to jakiś kraj kapitału. Wszystko to, co można tam zarobić, wszystko, co można tam zrobić, no to jakoś to się udaje. Ciekawe, czy kopalnia w Turowie tego węgla brunatnego, czy tam obok będą się zakładały jakieś wielkie magazyny, gdzie będą kopać te bitcoiny. Niagara to jest ciekawy przypadek, bo Niagara
no jeżeli byliście w Ameryce czy w Kanadzie, no to widok z Kanady jest dużo ładniejszy, bo tutaj jest ten od strony kanadyjskiej są te spadki, ale widok jest lepszy od strony kanadyjskiej, ta perspektywa jest ładniejsza. Od strony amerykańskiej to tak się tylko widzi z boku, a od strony kanadyjskiej no to się widzi w poprzek tej rzeki. No ale to właśnie w latach 90. to tam był taki boom na to, że firmy, które produkowały sztuczne diamenty, no to się starały ulokować w Niagarze, dlatego że dostawały wyjątkowo dobrą cenę za te kilowatogodziny. Tam nie było tych opłat przesyłowych przede wszystkim, no bo w amerykański rynek, no to tam jest za kilowatogodzinę, no to nie jest tak dużo, bo to jest tam z 18, z 20 centów za kilowatogodzinę, no ale później następne 18, 20 centów jest za przesyłanie, następne 18, 20 centów jest za jakieś tam zielone środowiskowe kary i opłaty. No tak w sumie to jest to samo, jak się bilet kupuje. Bilet się kupuje transatlantycki tam za 150, 200, 300 dolarów, no a później się okazuje, że lądowanie tu jest 100, lądowanie tam jest 200, także ten przelot jest najtańszy. No i tak samo z tą energią elektryczną też. Energia jest najtańsza, tylko wszystko inne naokoło jest 3 razy droższe. No zobaczymy. Ogólnie rzecz biorąc te podziemne, te kryptowaluty, no to dla mnie to jest jeden wielki pic na wodę, fotomontaż. Jeżeli każdy normalny może się zastanowić, że faktycznie 10 lat temu dwie pizze były warte 10 tysięcy bitcoinów, a teraz te 10 tysięcy bitcoinów jest 630 milionów, no to coś jest nie tak. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na konserwatystów, głosujcie na normalnych, nie dajcie się zwieść. No jak widzicie, jednak kapitalizm jakoś działa. Ludzie, którzy starają się robić pieniądze na kryptowalucie, dogadują się z firmami, które inwestowały w atomową energię. Wszystko jest możliwe. W Chinach po prostu zamknęli. W Ameryce jakoś to się toczy. Przekaz dla socjalistów, którzy głosowali na Bidena. Mam nadzieję, że już widzicie, że Biden no to jest po prostu oszołom. Zmieńcie swoją przynależność partyjną. Głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.